liczeniem do pięciu. Śpiewajcie z nami. Ciekawe, czy złapię jakąś rybę. Zobaczcie, wszyscy wokół mnie pływają. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Złapać rybki miałem chęć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale wypuściłem je. Czemu wypuściłeś je? Bo ugryzły w palec mnie. Który palec nie bierz sam? Ten, co z prawej strony mam. Złowiłam cię, Jake! Ale zwrócę ci wolność i teraz ty będziesz stał w środku. Och, dziękuję ci, Pis. Miłego pływania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Złapać rybki miałem chęć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale wypuściłem je. Czemu wypuściłeś je? Bo ugryzły w palec mnie. Który palec nie bierz sam? Ten, co z prawej strony mam. O, Bella! Złowiłem cię! O, Jake! Teraz moja kolej na łowienie, więc uważajcie, małe rybki! Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Złapać rybki miałem chęć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale wypuściłem je. Czemu wypuściłeś je? Bo ugryzły w palec mnie. Który palec nie bierz sam? Ten, co z prawej strony mam. Mam cię, Milo. Ale będę miła i pozwolę ci odpłynąć. Dobra, dziękuję. Rybenki, strzeżcie się, nadchodzę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Złapać rybki miałem chęć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale wypuściłem je. Czemu wypuściłeś je? Bo ugryzły w palec mnie. Który palec nie bierz sam? Ten, co z prawej strony mam. Super rybno, Fis, mam cię! Ale musisz mnie wypuścić, Milo. Tak jest w naszej piosence. Niech będzie. Ryba, spływa! Mam nadzieję, że wy też coś złapaliście, co? Jak tam? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Złapać rybki miałam chęć. O, Rety, to jest prawdziwa ryba, Fis. O, tak, to złota rybka, Jake. Prawda, że jest śliczna? Tak, lubię rybki. A jak on ma na imię? Ona to pani rybka, Jake. Ale skąd wiesz? Dlatego, że ma na imię Miranda. O, czołem, Miranda. Ależ ona pięknie błyszczy. A skąd ją masz, Fis? O, Judy opiekuje się nią dla przyjaciela. Super rybno! Zobacz, to złota rybka, Milo. Ma na imię Miranda. Ekstra! Zobaczcie, jak sobie pływa. Chciałbym mieć rybkę. Albo wielryba. Zabierałbym go ze sobą do kąpieli. Robiłyby duże fale. Trochę to małe, prawda, Fis? Miranda? Nie, to naczynie. Nie uważasz, że powinna mieć coś większego i przyjaciół do towarzystwa? Sama nie wiem. Spytajmy Judy. Judy, przydałby się większy słoik dla Mirandy i kilkoro przyjaciół. O, tak sądzisz, Bello? Miranda jest śliczna, Judy, ale potrzebuje większego akwarium. Cóż, ale ja nie mam nic większego dla niej, Fis. Mieliśmy kiedyś ładne akwarium, ale się stłukło. Mam pomysł. Moglibyśmy napełnić wodą miskę do Dulsa. To nie byłoby zbyt duże, Jake. Normalnie Miranda ma duże akwarium i jest w nim wiele miejsca do pływania, ale było za duże, żeby przynieść je tutaj. Więc musi wytrzymać w mniejszym akwarium przez kilka dni. Kilka dni? Tylko tyle? Och, tak, Fis. Chciałabym zobaczyć mnóstwo rybek w akwarium. Orki i rekiny! Cóż, znam jedno takie miejsce, gdzie pływa wiele przyjaciół Mirandy, a także wiele innych morskich stworzeń. Tak! Pójdziemy je obejrzeć, Judy! Dlaczego by nie? Znajdziemy Maxa i zrobimy sobie wycieczkę do oceanarium. Hej, hej! Pogodny jest dzień! Na spacer można iść ze smykami. Hej, hej, taki piękny jest dzień. Chodź na spacer dziś razem z nami.
normalne i 4 ulgowe, prosimy. Poproszę 50 zł. Dziękuję bardzo. A co będziemy oglądać, Julii? Cóż, Jake, a zastanawiałeś się kiedyś, jak to by było zejść pod wodę i oglądać wszystkie rybki? Och, tak! To byłoby świetne! No pewnie! Dzisiaj idziemy zobaczyć podwodny świat. Podwodny? Ojej! Tak! Ciekawe, czy znajdziemy jakichś znajomych Mirandy. O, tak! Fizz i Jake pójdą ze mną, a Bella z Milem pójdą z Maxem. Dobrze! Dobrze! Zaraz zejdziemy pod wodę! Tak! Widzisz te rybki, Jake? O tak, ale wyglądają bardzo dziwnie. Są świecące i mają kropki. I mają też dziwne nazwy. Nazywają się głupiki. Głupiki, bo śmiesznie wyglądają z tymi kropkami. Tak. Dlatego, że przysysają się do kamieni. Zobaczcie. Jak sądzisz, Jake? Są podobne do naszej Mirandy? Nie, te tutaj są niebieskie i mają kropki. Miranda nie jest niebieska, ani nie ma kropek. Tak, to dlatego, że to nie są złote rybki, Jake. A ciekawe, czy Miranda zaprzyjaźniłaby się z nimi. O, ryby! Zobacz, jakie śmieszne ryby! To koniki morskie, Milo. Co? Konie! No co? Bella myśli, że to konie, Max. Ale, no... Te ryby to koniki morskie. Zobacz, ich głowy wyglądają nieco jak głowy koni. Spójrz na te długie i zwinne ogony, ależ one cienkie. A jak myślicie, czy Miranda chciałaby mieć takich kolegów? Nie, Miranda chciałaby się bawić tylko z inną złotą rybką. Ale tu żadnej nie ma, więc chodźmy do domu. Chodźcie. Poczekaj, Bello, nie widzieliśmy wszystkich rybek. O, naprawdę? Chodźcie zobaczyć tę dziwną rybę. Ale gdzie? Ja nic nie widzę. No, ani ja. Przyjrzyjcie się uważnie, a zobaczycie jej oczy tam na dnie tego basenu. Chyba bawi się w chowanego. Tak, widzę ją. Ale ja... O, rety! Ale to wielgachna ryba. Wygląda jak duży, miękki naleśnik. To jest płaszczka, Jake. A tamta ma chyba skrzydła. Ach, tak. To też są płaszczki. Cześć, paszczaki. Jake. Płaszczki, Jake. Nie sądzę, żeby Mirandzie spodobało się to towarzystwo. One są zbyt duże. Ale dla mnie nie są straszne. Ta jest bardzo towarzyska. Rety! Zobacz, Bella. Jakbyśmy byli na dnie morza. Tak, i trochę tu ciemno. Wszystko dobrze, Bella. Nic się nie bój. Zaopiekuję się tobą. Przyjrzymy się im z bliska. Chodźmy. Tak. Tylko powoli. Poczekajcie na mnie. To są miliony rybek, Bella. Ale żadna z nich nie jest złotą rybką. No właśnie. Też są za duże i za pasiaste. Zobacz na tą w prążki. Milo. Co? Ta ryba jest naprawdę bardzo duża. Spójrz na jej ostre płetwy. Rekiny mają takie ostre płetwy, prawda, Milo? Wiesz co? Myślę, że tamta duża ryba to... Rekin! Rekin rządzi! Tak, zobacz, tam jest kolejny. Właśnie przepływa nad nami. Trochę tutaj ciemno, Milo. A gdzie jest Max? Bella! Co się stało? To tylko ty, Max! Zrobiło się tu tak ciemno i cicho. I ja myślałam, że... Bella trochę się boi. I nie wiedzieliśmy, gdzie jesteś. Nie oddalajcie się ode mnie więcej, bo się pogubimy. Dobrze, nie będziemy już nigdy. Wspaniale jest tu na dole, prawda? Spójrzcie tylko na te rybki. Wiesz, że tu są rekiny? Tak. Jest zupełnie jak pod powierzchnią morza. Masz rację. Na morze dnie, na morze dnie, naprawdę ciemno jest, kiedy jesteś na dnie. Chciałbym, żeby był tu ktoś, ktoś oprócz mnie. Bo tu na dnie zbyt ciemno jest. O, Max! Na morze dnie, na morze dnie, kiedy jesteś na dnie.
wiem, że już rekin najadł się. O! Bo tu na dnie zbyt cicho jest. Na morza dnie, na morza dnie. Naprawdę jest strasznie, gdy jesteś na dnie. Czy ta ośmiornica złapie mnie, czy nie? O! Bela! Bo tu na dnie zbyt strasznie jest. Nie martw się, Milo, jesteśmy z tobą. O, Rety, widzieliśmy setki rybek. Nie wiedziałem, że jest ich tak dużo. Ale żadna z nich nie była złotą rybką. Och, na pewno Miranda jest bardzo szczęśliwa w swoim akwarium. Judy! Słucham cię, Jake. O, tam jest bardzo zabawnie wyglądająca ryba. Masz rację, Jake. Ta ryba naprawdę jest zabawna. O, zobacz, ma dużo nóg. Nie sądziłam, że ryby mają nogi. Myślałam, że mają tylko płetwy, jak Miranda. O, to dlatego, że to właściwie nie jest ryba. To ośmiornica. I tak jak ryby, żyje w wodzie. O, Rety, zobacz, ma takie śmieszne ssawki na nogach. Tak, ośmiornica używa tych przyssawek do poruszania się. Przykleja się do czegoś, a potem sama się przyciąga. O, zobaczcie, właśnie to robi. Mieliśmy szczęście, widząc ośmiornice, bo przez to, że wciąż przebywają na dnie morza, to nie lubią światła i ukrywają się za skałami, bo tam jest ciemno. Zobaczcie, znika. Pewnie się chowa, już jej nie widzę. Och, zobaczcie, kto idzie. Cześć! Cześć! Hej, zobaczcie, co znaleźliśmy. Co? To puste akwarium, tylko tyle. My widzieliśmy mnóstwo ryb, prawda, Milo? Tak, rekiny i w ogóle. Tak. Ale tutaj coś pływa. A? To jest ośmia... ośmo... Ośmiornica, Jake. Tak, właśnie, to ośmiornica. Ma długie nogi i wszędzie ma przyssawki. Gdzie? Chowa się za skałą. O, tak! Widziałem jej oczy! Tak, zobaczcie, znowu wypływa! O, widzę, że znaleźliście ośmiornicę. Tak. Z jej ośmioma długimi, kleistymi mackami! No cóż, chyba powoli będziemy się zbierać. O nie! Ale zanim pójdziemy, kto chce usłyszeć bajkę? Ja! Myślałem. A ja pójdę na chwilę do sklepu. O, do zobaczenia niedługo. Pa, pa! Czy to bajka o rybach, Max? Tak, Jake. A zatytułowana jest Zamieszanie w oceanie. Jest jakieś dziwne zamieszanie dzisiaj w oceanie. Chyba trzeba tam zajrzeć. Zobaczycie tam wiele, wiele dziwacznych stworzeń. A teraz płyną one po kartkach tej książki. Delfiny! Kocham delfiny! Piękne w delfinach jest to, jak się porozumiewają. Nie mówią sobie dzień dobry jak my. To raczej są piski, skrzeki. Każdy tak umie. No dobrze. O, to ci się spodoba, Jake. Meduzy. Meduzy trzęsą się jak galaretki. Tak. A inne ryby uważają to za głupotę? Meduzy o tym dobrze wiedzą. Ale to zabawne. O tak, kręci trzęsi. O, zobaczcie, wielki rakiet. Masz rację, Milo. To jest rekin. Przedarłem się przez wodorosty. Zobaczcie, jak szeroko otwieram paszczę. Może przyjrzyjcie się bliżej. A co mamy dalej? Proszę, mamy tu ośmiornicę. O, ta ośmiornica wygląda jak ta, którą widzieliśmy. Tak. Posiadanie ośmiu rąk jest bardzo użyteczne. I jest też bardzo śmieszne. Dzięki nim przytula wszystkie swe dzieci i łaskocze je w brzuszki. O, wiedziałem, że ci się spodoba, Maja. O, głębokie morze. Głęboko pod powierzchnią, gdzie woda jest ciemna i głęboka, żyją najdziwniejsze stworzenia, jakie widzieliście.
Są tu ryby wszystkich rodzajów, każdego kształtu i rozmiaru. Niektóre mają wielkie, ostre zęby i ogromne wyłubiaste oczy. Niektóre mogą nawet chodzić na swych mocnych płetwach. Ale najdziwniejsza ze wszystkich ryba ma błyszczące wąsy na łuskach. Wiesz, co bym chciała, Max? Co byś chciała? Chciałabym, żeby Miranda miała takich przyjaciół, jakich ja mam. No bo kiedy zostaliśmy z Milem sami w oceanarium i było cicho i ciemno i był rekin, to trochę się baliśmy. Ale jak tylko Max się pojawił, to już się nie baliśmy. I dlatego każdy potrzebuje przyjaciół, Bello. A co kupiłaś w sklepie, Judy? Każdemu kupiłam zabawkową rybkę. Gumowy rekin dla Milo. Ale rekiniasty! Dziękuję, Judy. I płaszczkę, taką jaką widzieliśmy w basenie, dla Fizz. Dziękuję, Judy. Ośmiornica dla Jake'a. Rety! A dla Belli raczej. Dzięki, Judy. Mam pomysł. Możemy je włożyć do akwarium Mirandy, kiedy wrócimy. A po co? Żeby zostali przyjaciółmi naszej Mirandy. Tak, to świetne zabawki. Dziękujemy, Judy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Złapać rybki miałem chęć. Sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Ale wypuściłem je. Czemu wypuściłeś je? Bo ugryzły w palec mnie. Który palec, nie wiesz sam. Ten, który z prawej strony mam, ten, który z prawej strony mam.